Akademia Mediderma. Profesjonalne szkolenia, podczas których przedstawiciele marki dzielą się z przedstawicielami gabinetów i salonów kosmetycznych swoją wiedzą na temat najnowszych osiągnięć dermokosmetyki. To okazja do poznania nowych zabiegów i procedur, a także wykorzystania najnowszej wiedzy i doświadczenia ekspertów z zakresu pielęgnacji, trendów, innowacji zabiegowych, technik sprzedaży i sposobów na budowanie długotrwałych relacji z klientami. Studenci Akademii, albo raczej jej goście, to profesjonaliści, którzy znajdują tu pole do wartościowych dyskusji. Dlaczego Akademia Mediderma? Dlaczego warto spotkać się? Myślę, że przede wszystkim wymiana doświadczeń. Po drugie, wiedza oparta na świeżych, aktualnych badaniach. Po trzecie, firma, która posiada własne ogromne laboratoria, obecna na rynku od wielu, wielu lat, gdzie protokoły zabiegowe są sprawdzone, potwierdzone i bezpieczne. Myślę, że najistotniejsze w protokołach zabiegowych jest ich bezpieczeństwo i ich możliwości powtarzalności i finalnie uzyskania sukcesu terapeutycznego. Dlaczego powstała marka, wiąże się z doświadczeniem i praktyką doktora, dermatologa Gabriela Serrano, który ponad 30 lat temu w swojej praktyce potrzebował znaleźć nowe substancje, nowe preparaty, które uzupełnią całą procedurę pielęgnacyjną i leczniczą, którą prowadził w swoim gabinecie. Dlatego też powstała marka i dlatego też powstały peelingi chemiczne, które w tej chwili są bardzo powszechnie znane i tak naprawdę w każdym gabinecie kosmetologicznym z wykorzystaniem peelingów chemicznych pracują profesjonaliści. Kolejny etap rozwoju marki to były oczywiście całe systemy. Systemy zbudowane na produktach z kompatybilnymi składnikami, uzupełniającymi się nawzajem, zapewniającymi przy odpowiednim stosowaniu optymalny efekt terapeutyczny. To, co jest również bardzo istotne i co było przełomowe w kosmetologii, to nanotechnologia. Nanotechnologia wykorzystywana w preparatach profesjonalnych prowadzi do tego, że możemy stosować mniejsze stężenia substancji aktywnych, dzięki czemu unikamy ewentualnych podrażnień, a działamy dogłębnie, dokładnie tam, gdzie nasza skóra tego potrzebuje i dzięki temu rezultaty stosowania procedur Mediderma są tak skuteczne. Tematem przewodnim trzeciej edycji Akademii Mediderma, która we wrześniu i październiku gości w 9 miastach Polski, jest hiperpigmentacja. Wśród wielu przyczyn przebarwień występujących na skórze mamy przebarwienia wywoływane przez ekspozycję na promieniowanie UV, na promieniowanie niebieskie, a także na ciepło. Również do bardzo częstych przyczyn należą zmiany w gospodarce hormonalnej, hormonalna terapia zastępcza, tabletki antykoncepcyjne hormonalne, ale także ciąża i karmienie piersią. To czas, kiedy u kobiety często pojawiają się przebarwienia. Protokoły zabiegowe dedykowane usuwaniu przebarwień powinny być złożone i dotykać różnych etapów procesu melanogenezy, czyli procesu tworzenia się barwnika w skórze. Dlatego bardzo jest istotny synergizm działania i stosowanie różnych substancji aktywnych. Opierając się na protokołach zabiegowych
firmy Mediderma. Do usuwania przebarwień dedykowany jest kwas ferulowy, kwas trójchloroodtowy, kwas traneksamowy dedykowany do usuwania przebarwień na skórach wrażliwych, naczyniowych, skórach z trądzikiem różowatym. I bardzo istotne jest połączenie tych zabiegów dedykowanych w gabinecie dermatologicznym, kosmetologicznym ze zmianami nawyków z ochroną przeciwsłoneczną. Miastami, które Akademia Mediderma odwiedza w roku 2023 są Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Gdańsk, Poznań, Wrocław i Warszawa, w której 19 września odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe. W imieniu swoim, jak i całej marki bardzo serdecznie dziękuję uczestnikom szkolenia Akademia Mediderma. Cieszymy się, że możemy wspólnie spędzić ten czas, wymienić informacjami merytorycznymi i też integrować środowisko kosmetologów, profesjonalistów pracujących w tej branży. Bardzo dziękuję.